Przechodzimy do kolejnego porządku obrad, punkt 9. Czytam projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 6 w Bronowicach. Paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 6 w Bronowicach na rok 2013 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zapisów statutowych. Czytam załącznik do uchwały. Plan pracy Komisji Sportu i Rekreacji na rok 2013. Punkt 1. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Drugi. Do zadań komisji należy: a. Monitorowanie realizacji zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz zadań priorytetowych mieszczących się w przedmiocie działania komisji. B. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków na wyżej wymienione zadania powierzone w roku 2013. C. Przygotowywanie opinii dotyczących zadań priorytetowych i powierzonych w zakresie sportu i rekreacji. D. Podejmowanie działań na rzecz współpracy Rady Dzielnicy 6 w Bronowicach z klubami sportowymi działającymi na terenie dzielnicy, Komisją Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa, Zarządem Infrastruktury Sportowej, Urzędem Miasta Krakowa, organizacjami pozarządowymi. Podpunkt E. Organizacja zawodów sportowych we współpracy z placówkami oświatowymi oraz klubem sportowym Bronowianka. F. Organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży w zakresie wakacji letnich, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, turnieje i zawody sportowe. G. Współpraca z innymi komisjami oraz zarządem dzielnicy. H. Przygotowanie informacji z zakresu działania komisji do Gazetki Bronowickiej i na stronę internetową dzielnicy. I inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego rady i zarządu dzielnicy w granicach określonych statutem. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.